Drugim z rzędu zwycięstwem mogą się pochwalić zawodnicy Gejma Lepszy Futsal Leszno. W sobotę w hali Trapez pokonali Red Devils Chojnice 2-1. Leszczynianie wynik spotkania otworzyli w 10 minucie po świetnym podaniu Sebastiana Wojciechowskiego do Huberta Olszaka. Szybko umieścił on otrzymaną piłkę w bramce i na tablicy mieliśmy wynik 1-0. Kibice futsalu zdążyli już przyzwyczaić się, że jest to sport, który przynosi wiele emocji i nie inaczej było tym razem. Chojniczanie szybko odpowiedzieli na gola biało-czerwonych i po chwili Kita Storożuk doprowadził do wyrównania 1-1. W drugiej części spotkania leszczynianie pokazali, na co ich stać i kompletnie zdominowali przyjezdnych. W 29 minucie duet Wojciechowski i Olszak po raz kolejny mogli zdobyć gola dla biało-czerwonych, ale wynik pozostał bez zmian. To, co nie udało się wtedy, udało się w końcówce meczu. Po raz kolejny Hubert Olszak trafił do bramki i ustalił wynik spotkania na 2-1. Jest to pierwsze zwycięstwo leszczyńskich zawodników w hali Trapez w tym sezonie.